Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę piątej partii meczu o Mistrzostwo Świata, Carlsen kontra Nepo, w tym, w tym wypadku Nepo kontra Carlsen. No i panowie, cóż, po czterech partiach mają same remisy, 2-2, runda numer 5, no i zobaczymy jak tu się sytuacja potoczyła. Nepo rozpoczął ruchem E4, na co Carlsen już po raz kolejny czarnymi odpowiada ruchem E5, także tutaj panowie będą katować partię hiszpańską. Nic się wielkiego nie zmieniło póki co, zmieniają się tylko nieco warianty. Goniec B5, tutaj nastąpił ruch A6, goniec A4. Posunięcie skoczek na F6, roszada ze strony białych, i goniec E7 również tak można grać. I teraz cały myk polega na tym, że również tego pionka nie można wziąć w takim układzie. Jeżeli weźmiemy skoczkę na C6, i jak tu pionek wybija, no to skoczek zbija na E5, i to nie jest najlepsze posunięcie, bo jest Hetman D4, skoczek F3. Wprawdzie nie ma tutaj bicia i nie ma szacha, może wejść wieża, ale to nadal dla czarnych jest spoko gra, z tego względu, że możemy odejść Hetmanem. I w następnych posunięciach próbować grać pod tytułem posunięcie goniec E6, zrobić długą albo zrobić krótką, tak naprawdę, i takie plany można tu stosować raczej. Raczej krótka wchodzi w grę w tym wypadku. Tu się nic dla czarnych absolutnie złego nie dzieje, wręcz przeciwnie. Tutaj w tej sytuacji po goniec E7 wieża zagrała na E1. Posunięcie B5 odpędzamy gońca. Goniec B3 nic. Tutaj też takiego zjawiskowego póki co nie ma. Roszada ze strony Magnusa i ruch A4. Cały czas zauważmy, że takie posunięcie skoczek A5 no niby jest możliwe, ale po ruchu A4 no trzeba jakoś zareagować inaczej i jest to ruch wieża B8, gdy, gdyż tam groził ruch y, pod tytułem bicie na B5, po biciu teraz na B5 biciu na B5 posunięcie H3, no i tak czasami mi się wydaje, że partia hiszpańska właśnie grana w takim stylu y, jest dosyć symetryczna i dosyć prostolinijna, aczkolwiek to jest kwestia wariantu jaki się tutaj wybierze, no i panowie tutaj mocno szalają moi drodzy, posunięcie D6 jakże to agresywne posunięcie i posunięcie C3, tradycyjnie gramy tutaj C3, żeby spróbować na przykład grać ruch d4, ewentualnie ruch d3, rozwojowo, posunięcie b4, no to jest na pewno dobre zagranie ze strony czarnych, dlatego że chcemy wymienić pionka, no to wybicie byłoby fatalne dla białych, nie można tak robić z prostego powodu zostaje pionek izolowany B2. No i to jest coś taka mikrosłabość, że tak powiem po stronie białych, więc nie można wybić I tak przy okazji bardziej dla osób początkujących nie zawsze jak jest bicie to trzeba to zrobić absolutnie, nie? Posunięcie D3. No i teraz tutaj czarne wybiły pionka na C3, pionek wybił na C3. To samo właśnie by się działo, jakby skoczek wybił na C3, co się narzuca, bo wyprowadzamy sobie od razu górę, jest fajnie, ale znowu zostaje ten pionek B2, dlatego lepiej tutaj wyprostować pionki, żeby one tutaj były, no, ustawione w rzędzie równo. Posunięcie D5 ze strony Magnusa. No i to jest posunięcie takie nieco zaczepne, bym powiedział, z tego względu, że teoretycznie można wziąć tu piona w praktyce w zasadzie wzięcie piona też istnieje. No i sobie sprawdźmy, jeżeli wzięlibyśmy tutaj piona, zaznaczam, że ten ruch nie wystąpił w partii, ale jakby zostało wybite i skoczek by wybił i tutaj y, pokusimy się o wzięcie skoczka, to no, wystukane warianty tutaj panowie mają. Skoczek bije na e5, wieża bije e5 za atakiem na skoczka i tutaj goniec e6. I tak naprawdę w tej sytuacji ciężko mi powiedzieć, Jaką rekompensatę mają czarne w tej pozycji? Może. Ja tylko przypuszczam, gdyż tu ekspertem nie jestem w aż tak głębokich analizach, jakie mają światowi zawodnicy przygotowane, no ale parę gońców tutaj już może strzelać goniec na przykład na F6 i próbować podważać pionki. Przede wszystkim te lekkie figury, skoczek B1 i goniec C1 nie są wyprowadzone, więc to jest może pewnie jakiś tam mały atut tego wszystkiego. Tutaj ewentualnie jeszcze jakbyśmy zbili i goniec by zbił Nadal w tej sytuacji nie widzę, nie widzę nic nadzwyczajnego ze strony czarnych, mając pionka mniej, ale białe w zasadzie też mają troszeczkę jakby problemów z rozwojem i tutaj wiszące piony. Dalej podważam, że no, nie wiem, co tutaj za bardzo grać. Pozycja przez silnik jest oceniana jako równina totalna, więc te poświęcenie piona za te silne gońce powiedzmy. I yy, yy, no to pewnie jest jakiś tam, yy, jakiś tam plus, ale jakiś ruch goniec A3 to może ruch C5. No pewnie analizy jeszcze bardzo głęboko tutaj panowie mieli zrobione. Przejdźmy do ruchów w partii. Na co tutaj Nepo zagrał dosyć szybko, chyba, skoczek, chyba bo nie oglądałem transmisji, ale tak w jednym uchem słyszałem z transmisji właśnie, że dosyć szybko tutaj skoczkiem zawędrował na B2, na co Magnus odpowiedział wybiciem na E4 i wybiciem na E4 dużym specjalistą jest Carlsen właśnie w tych strukturach dosyć symetrycznych. To jest symetryczna dosyć struktura, e, tylko różnica jest taka, że pionek C3 ładnie blokuje pole D4 na przykład. Jeden skoczek nie może tutaj wejść, ale z drugiej jednak strony żaden biały skoczek nie ma jeszcze opcji, żeby wejść na D5. To takie kluczowe pola, o które pewnie warto, warto zawalczyć w takich pozycjach. Na co tutaj Carlsen odpowiedział goniec D6. No i taki big pion można powiedzieć się pojawił e, na środku szachownicy, gdyż e, no, celuje tylko w pionka i podpiera go pionka. Z C7, no ale pewnie tego wymaga pozycja, i ja już powiem, dlaczego ten ruch jest całkiem dobry. Tutaj po hetmanie na C2, to znaczy dobry, normalny, ale taki właśnie dający większą możliwość manewru po ruchu H6. Ze strony Magnusa widzimy dwa lufciki są już na straży. Skoczek zagrywa na F1. To jest taki typowy manewr z partii hiszpańskiej. Ten skoczek może przejść przez E3, próbować zagrać na D5, może zagrać na G3, próbować grać na F5. Takie możliwości istnieją. I właśnie skoczek, tutaj ma pole E7, tak też Magnus zagrywa. Coś ciekawe, tutaj na G3 zagrał skoczek i od razu na G6 zagrał skoczek Magnusa, no i skoczki sobie tutaj e, kulturalnie zatańczyły. E, moi drodzy, takie mam wrażenie właśnie, że panowie. Mm, no cóż, albo są perfekcyjnie przygotowani, znaczy to na pewno, no ale z drugiej jednak strony nie widać jakiegoś takiego ryzyka w tych partiach i jedna i druga strona jeszcze nie ryzykuje. Ale ja myślę, że to jest cisza przed burzą. Nie chce mi się wierzyć, że będzie 12 remisów w tym meczu. Nie ma chyba takiej, znaczy jest taka możliwość, ale mam nadzieję, że pójdą tutaj za chwilę na noże. Wystarczy według mnie jeden rezultatywny wynik, jeden z tych panów, jeżeli wygra partię, to w końcu może się y, dziać. Goniec zagrał na e3, hetman e8, tutaj wieża z e na d1, widzimy hetman od razu już szedł z, diego, z tej wolnej linii, żeby nie mieć problemów ze związaniem na gońcu i goniec zagrywa na e6, też widzimy prosty plan, hetman broni tutaj tego gońca, no i goniec zagrywa na a4. Ja tutaj tak aż bardzo się nie zagłębiam w tę pozycję, ona jest względnie równa i w miarę poprawnie gra jedna i druga strona, znaczy grają poprawnie, nie w miarę oczywiście. Po gońcu na d7, nepo, zagrał tutaj skoczkiem na d2. No cóż, przestawił figurę, nic się też złego nie dzieje. Jeżeli by na przykład białe spróbowały grać c4 i zagrać na przykład pionkiem na c5, żeby tego gońca wyrzucić troszeczkę, no to tutaj dosyć forsownie mogłoby się potoczyć następująco. Goniec a4, hetman a4 powiedzmy, wymiana hetmanów i tutaj wieża b4. Po wymianie goniec b4, nic się nie dzieje. I mimo, że są czarnopolowe gońce, Białe mają pionki na czarnych polach. Teoretycznie ciutkę gorzej. To w tej sytuacji absolutnie nie ma jak zrobić krzywdy czarnemu w tym momencie. No ale w partii skoczek zagrał na D2, na co goniec wybił, Hetman wybił, Hetman wybił, wieża wybiła i wieża A8, no i wieża D na A1 tutaj szybka redukcja figur. No cóż, tak, z jednej strony. Sz Choda, że to wszystko się tak dzieje. Z drugiej jednak strony ja rozumiem stronę czarnych. Zwykle jest tak, że na najwyższym poziomie osoby, które grają czarnymi, no to ja mówię o takim ekstremalnie top poziomie, no to te osoby z remisu czarnymi są raczej zadowolone. Wieża B8, chociaż mecz szachowy, mistrzostwo świata na pewno rządzi się swoimi prawami. Wieża zagrywa na A6. W ogóle jestem ciekawy, czy jedna ze stron wygrałaby partię czarnym kolorem w tym meczu. No, piszcie w komentarzach, czy sądzicie, czy czarne, nieważne, czy to będzie Nepo, czy Carlsen, czy są w stanie wygrać czarnymi partie w tym meczu. No cóż, tutaj, właśnie tutaj teraz Magnus nieco zaskoczył. Skoczek E8. Zwykle, gdy figury się cofają, no to nie jest dobrze w obozie przeciwnika. Ale nic bardziej mylnego. To jest takie twarde bronienie. To tylko takie spekulacje można tutaj snuć, co do wycofywania figur. Po król F1, gdzie król zmierza do centrum. Skoczek zagrywa na F8. Zobaczcie, dwa skoczki w defensywie. Niby stoi to pasywnie, ale one za chwilę mają szansę odbicia się. Skoczek zagrywa na F5, skoczek zagrywa na E6. No i tak naprawdę jakbyśmy tu zbili gońca, to skoczek wybija nic się absolutnie złego nie dzieje dla czarnych, no bo widzimy, że to raczej białe tutaj próbują coś ugryźć przeciwnika. Skoczek zagrywa na C4 w tej sytuacji, wieża D8, czyli obrona. Posunięcie F3, F6, G4. No to bardzo ładnie wygląda. Często też powtarzam, właśnie, że obrazki ładnie wyglądające i dosyć solidne, no nie zawsze działają, jeżeli tego nie jesteśmy w stanie dobrze wykorzystać. Król F7, posunięcie H4. No jak H5 zagramy, to w ogóle fajnie to wygląda, ale tylko wygląda. W tym momencie goniec zagrywa na F8, czyli tutaj Magnus przyjmuje pasywną obronę, ale też zobaczcie, skoczek nie ma jakichś dobrych pól do wejścia. Goniec również na C5 nie może, ewentualnie tak można pewnie próbować, ale ta wieża zawsze swobodnie sobie ucieknie, więc to wszystko działa. Król E2 zagrać trzeba, skoczek D6, próba wymiany. Na co tutaj Nepo przystaje, goniec wybija. No, wybicie traci sens, to znaczy tracisz sens. Tutaj się też nic nie dzieje, jak nastąpi wymiana. Posunięcie H5. Goniec wrócił na F8, wieża na A5. Tutaj król E8, i król prawdopodobnie będzie zmierzał również tędy wieża D5. No i widzimy teraz, że tutaj białe próbują wymienić wieżę. Jeżeli tutaj wieża na przykład by wybiła, no to ta sytuacja już mogłaby się nieco zmienić. I nawet silniki bardzo lubią te pozycje białymi, mimo że jest wszystko porówno. Tutaj jest dosyć prosty plan grania pionkiem C4 i C5, więc też pamiętajmy o tym. To jest taka dobra nauka dla nas, że nie zawsze gdzie jest bicie. Trzeba to wybić. Wieża zagrywa na E8, wieża na D2, e, przepraszam, nie, mocniej wieża na D1, ale to już myślę, że szczegół. Tutaj jest szach na A2, wieża D2, wieża A1 i panowie w kółko tak sobie pograli, e, godząc się tym samym na remis. Jeżeli byśmy na przykład tutaj wybili teraz wieżę, no to wybija król i po król D7, król D3, król C6, król C4. No pozycja dalej jest remisowa. Nie ma jak się przedrzeć tutaj tak naprawdę białymi, ani czarnymi. No cóż, mamy w meczu. 2,5-2,5 czekamy na partię Magnusa Karlsa kolorem białym. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.